Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz, dziennikarski poker. Zanim przedstawię mojego pierwszego gościa, chciałem zacząć od pewnych podziękowań. Podziękowań za bardzo długi i ważny okres w moim życiu. 15 lat temu zostałem redaktorem naczelnym Gazety Polskiej. Od tego momentu zaczęło się tworzenie grupy medialnej Strefy Wolnego Słowa. Grupy, która dzisiaj obejmuje jeden z większych tygodników prawicowych, konserwatywnych, tygodnik Gazeta Polska, dziennik Gazeta Polska codziennie, miesięcznik Nowe Państwo, portal niezależna.pl, największy konserwatywny portal w Polsce, a także telewizję Republika, w której mam teraz zaszczyt gościć i kierować jej zarządem, a także nasze portale anglojęzyczne, Poland Daily i wiele innych mediów, a przy tej grupie wzrósł wielki ruch klubów Gazety Polskiej, ruch klubów, który ogarnia prawie 500 klubów na całym świecie, w Polsce ponad 300, w Europie Zachodniej kilkadziesiąt, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie kilkadziesiąt, kilka w Australii. Mamy też kluby na Ukrainie i na Litwie, czyli w tej części wschodniej Europy. I bardzo za to wszystko chciałem po prostu podziękować, bo oczywiście bez ludzi, którzy mnie wtedy otaczali, Kasi Gujskiej, Piotra Lisiewicza, wtedy Marcina Wolskiego, który udzielił mi wielkiego wsparcia, ale już nieżyjących też, świętej pamięci Marka Nowakowskiego, świętej pamięci Zdzisława Szpakowskiego, świętej pamięci Jacka Kwiecińskiego, świętej pamięci Macieja Rybińskiego. Wielu ludzi, którzy już odeszli w ciągu tych 15 lat, ale też wielu takich, którzy przyszli, jak Dorota Kania, Michał Rachon, Olga Doleśniak i też młodszych współpracowników. Pewnie nie udałoby się tego wszystkiego stworzyć na czele klubów Ryszarda Kapuścińskiego, Ewy Wójcik i Ewy Jani Wiśniaczek, które pomagają nam w kierowaniu, Beaty Druszcz, wszystkich tych, którzy na różnych etapach nas wsparli. Nie jestem w stanie ich wymienić i pewnie wielu będzie się czuło pokrzywdzonych, że tutaj nie podziękowałem im, ale proszę mi wybaczyć, po prostu tylu dobrych ludzi, wspaniałych spotkałem na swojej drodze, że być może nie dałem rady go teraz wymienić. Najbardziej chciałem podziękować Państwu, naszym czytelnikom, widzom, słuchaczom, bo też mamy wiele programów radiowych. Wszystkim tym, którzy tworzyli tą strefę wolnego słowa przez te 15 lat, ogarniającą setki tysięcy, milionów osób, odbiorców. A jeszcze może warto podkreślić jedno. 15 lat temu, kiedy obejmowałem kierowanie Gazetą Polską, rządził Aleksander Kwaśniewski, koalicja PO, SLD, PSL, na czele państwa stali, byli postkomuniści, natomiast państwo było uzależnione od dostaw rosyjskiego gazu, ropy. Nie mieliśmy prawie, że armii. Życie publiczne dominowały komisje śledcze w sprawie korupcji, afer, które trawiły polską gospodarkę i polską politykę. No to było zupełnie inne państwo. I nie wiem, jaka część jest naszego wkładu, jak to ocenić, jaka była część tego wkładu w dobrą zmianę, w to, że Polska jest dzisiaj zupełnie innym krajem. Ale jedno jest pewne. Pewnie bez tych mediów, bez państwa pomocy, to wszystko by się nie stało. I za to chciałem dzisiaj bardzo serdecznie podziękować za te 15 lat. No i życzę państwu, żeby za 15 lat to już Polska była taka, nie wiem, czy pod moim, czy pod innymi kierownictwami, ale żeby za kolejne 15 lat Polska była taka jak kraje Europy Zachodniej, tylko może bez tych patologii, które je trawią, bez poprawności politycznej. A to, o co zawsze walczyliśmy, było najważniejsze. Wolność słowa. Próbowano nas za to aresztować. Próbowano nam zamknąć usta, zniszczyć finansowo. Cały czas z nami walczą. No ale te media mają tą bardzo ważną cechę. Cenią sobie wolność. Bardzo państwu dziękuję. A teraz zapraszam mojego pierwszego gościa, Aleksander Stępkowski, rzecznik Sądu Najwyższego. Nie wiem, czy się słyszymy. Witam serdecznie. Witam serdecznie pana redaktora. Witam serdecznie telewidzów. Panie sędzio, sprawa sędziego Igora Tulei. Dla mnie ona
przebiega w jakiś sposób niesamowicie nietypowy. Znaczy ja nie chcę jakby oceniać dzisiejszego orzeczenia Izby Dyscyplinarnej, do niego się odnosić. Sędziowie mają większą wiedzę, może nawet jeżeli już to na samym końcu, ale zacznijmy od tego. Sam zainteresowany nie przyszedł do sądu i uważa, że ten sąd nie może go sądzić. I to, że ktoś nie przychodzi do sądu, to jest jego święte prawo, chyba że jest decyzja o doprowadzeniu go do tego sądu. Natomiast tu takiej decyzji nie było. Tylko ja wiem, że jak ja się nie stawiam na sprawach, no to potem mam poważne kłopoty. Gdybym ja powiedział sądowi, że on nie może mnie sądzić, że nie jest sądem, to pewnie byłbym za to ukarany grzywną albo innymi karami, które sąd ma. Natomiast sędzia, który sądzi w tym czasie innych ludzi, podważa polskie prawo. Mówi, że sąd, do którego został wezwany, nie jest sądem. I nic. Dlaczego tak się dzieje? Rzeczywiście dożyliśmy ciekawych czasów. Tak jak w chińskim porzekadle, czy też raczej w chińskim przekleństwie. W związku z czym trudno przykładać do współczesnych wydarzeń tę samą miarę, którą byśmy przykładali jakiś czas temu lub którą, mam nadzieję, wkrótce będziemy mogli znowuż przykładać tę miarę. Tutaj oczywiście w tym konkretnym przypadku musimy pamiętać, że mieliśmy do czynienia ze specyficznym postępowaniem, postępowaniem immunitetowym, które w ogóle dotyczy tego, czy w ogóle prokuratura może przedstawić zarzuty osobie, której te zarzuty zasygnalizowała, że zamierza przedstawić. W związku z czym jest to postępowanie, które jeszcze w żaden sposób tak naprawdę nie angażuje osobę, której dotyczy. W związku z czym na pewno nieobecność pana sędziego podczas dzisiejszej rozprawy, nie podczas dzisiejszego posiedzenia właściwie, nie była niczym szczególnie nagannym. Korzystał ze swoich praw, w związku z czym. Natomiast nie ukrywam też, że właśnie w związku z kontekstem, w jakim funkcjonujemy, no to trzeba sobie zawsze zadawać pytania, co najbardziej służy mimo wszystko powadze sądu i czy przypadkiem nie mamy cały czas do czynienia z rozmaitymi działaniami, które mogą służyć pewnej prowokacji do tego, ażeby wywoływać jakieś spektakularne manifestacje. Wydaje mi się, że należy uważać, żeby przez reakcję, która w innych okolicznościach byłaby uzasadniona, nie generować tak naprawdę większych problemów, większego zamieszania, bo tego zamieszania w naszym życiu publicznym obecnie nie brakuje, zwłaszcza jeśli chodzi o funkcjonowanie sądów. I w związku z tym wydaje mi się, że oceniając te wszystkie wydarzenia, należy właśnie uwzględniać kontekst, w jakim funkcjonujemy. Tak, i ten kontekst niekiedy wymaga daleko większej tolerancji niż ta, która byłaby usprawiedliwiona w innych okolicznościach. Ja mam trochę inne zdanie i pozwolę sobie powiedzieć, jako obywatel chciałbym, żeby sądy sądziły bez kontekstu. To znaczy, żeby prawo było jednakowe dla wszystkich bez względu na kontekst, ale może jestem już ostatnim, który tak sądzi. A teraz jeszcze wracając do tego, co się dzisiaj wydarzyło. Prawo musi zawsze zwracać uwagę na kontekst. Tak? Nie jesteśmy w stanie ocenić właściwie natury czynów, które są przedmiotem postępowania w sądzie, jeżeli nie uwzględnimy kontekstu. Tak, to samo zachowanie może mieć zupełnie inny charakter w jednym kontekście i zupełnie inny charakter w drugim kontekście. Także powiedzmy, że stosowanie przemocy czy też, nie wiem, uderzenie kogoś, odepchnięcie może mieć zupełnie inny
wydźwięk w sytuacji, w której czynimy to jako napastnicy i w sytuacji, w której my się bronimy. A zatem ten kontekst jest, ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w pracy sądu. Ale przepraszam, bo pan redaktor chciał nowy wątek poruszyć. Tak, już chcę zostawić ten kontekst. Zakładam, że sędziowie lepiej znają prawo ode mnie, natomiast pan sędzia Tuleja i jego poplecznicy powołują się, że w ogóle ta izba nie może go sądzić, opierając się na decyzji porządkowej zabezpieczającej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Nie, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak to się teraz nazywa. Czy rzeczywiście taka decyzja zapadła? To jest pierwsze pytanie. Czy rzeczywiście ta decyzja dotyczy tej sprawy i tego sądu? I po drugie, czy w ogóle w kontekście orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, zarówno polskiego, jak i na przykład innych, niemieckiego, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może takie decyzje wydawać? No, zaczynając od ostatniego pytania. Oczywiście Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może wydawać postanowienia zabezpieczające. Tak, co do zasady. Oczywiście jest tutaj kontekst złożony, kontekst związany z faktem, że to postępowanie zabezpieczające zostało wydane w sprawie, która prima facie, na pierwszy rzut oka, wydaje się pozostawać poza granicami kompetencji organów unijnych, no bo dotyczy funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości, które pozostają całkowicie w gestii państwa członkowskiego. Z drugiej strony jednak artykuł 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej mówi o obowiązku ze strony państwa członkowskiego do zapewnienia skuteczności prawa europejskiego na swoim terenie. I tutaj Trybunał oraz te wszystkie podmioty, które kwestionują reformę sądownictwa, która toczy się w Polsce, twierdzą, że te reformy w jakiś sposób narażają na szwank ową skuteczność, która powinna zostać przez państwo polskie zapewniona normą prawa europejskiego. I stąd na tej kanwie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiada się w kwestii dotyczącej zmian w sądownictwie. A zatem coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się być niedopuszczalne, no w świetle artykułu 19 ust. 1 już nie jest tak oczywiście poza granicami kompetencji w Unii w Europejskiej. Natomiast jeśli chodzi o samo to konkretne postanowienie zabezpieczające, to ono bardzo wyraźnie mówi w pierwszym punkcie sentencji tego postanowienia, że zawiesza stosowanie przepisów polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym w sprawach dyscyplinarnych sędziów. W takim zakresie, w jakim Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego rozpatruje sprawy dyscyplinarne sędziów. I tutaj muszę przyznać, że z takim dużym, nie chcę powiedzieć zażenowaniem, ale jakąś konsternacją mimo wszystko, słyszę komentarze prawników, a czasami nawet sędziów, którzy tak jakby nie doczytali tego pierwszego punktu zabezpieczenia, sentencji zabezpieczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i mówią o zawieszeniu skuteczności wskazanych tam przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym i nie doczytują, że w zakresie, w jakim dotyczą one postępowań dyscyplinarnych sędziów, co zresztą było dość oczywiste, ponieważ samo postanowienie zabezpieczające, środek tymczasowy, który jest wydawany na pewien okres czasu, ażeby zabezpieczyć pewne prawa, które mogą być w jakiś sposób zagrożone. A zatem tego typu środek, on jest
On jest orzekany w związku z pewnym postępowaniem głównym, postępowaniem naruszeniowym, które wszczęła Komisja Europejska właśnie w odniesieniu do postępowań dyscyplinarnych sędziów, a zatem poniekąd Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nawet nie mógł w szerszym zakresie wydać tego zabezpieczenia, ponieważ ono się toczy w kontekście właśnie kwestionowania postępowań dyscyplinarnych czy kompetencji Izby Dyscyplinarnej w odniesieniu do postępowań dyscyplinarnych sędziów. I to znalazło swój wyraz, literalny swój wyraz w treści postanowienia, które mówi bardzo wyraźnie o zawieszeniu tych przepisów polskich właśnie w takim zakresie, w jakim dotyczą one postępowań dyscyplinarnych wszczynanych względem sędziów. W związku z czym nie ma najmniejszej wątpliwości, że sprawa, którą dzisiaj rozstrzygano w Izbie Dyscyplinarnej, pozostawała poza zakresem tego zabezpieczenia, ponieważ sprawa, którą dzisiaj rozstrzygano, czyli sprawa immunitetowa, dotyczyła uchylenia immunitetu sędziego, czyli zgody na rozpoczęcie postępowania postępowania rozpoznawczego przez prokuratora, w związku z czym była to sprawa karna, a raczej takie przedpole sprawy karnej, i nie była to w związku z tym sprawa dyscyplinarna. To jest zupełnie jak gdyby inna półka ze sprawami, którymi się zajmuje Izba Dyscyplinarna. W związku z tym jak najbardziej to postępowanie mogło się toczyć pomimo obowiązywania zabezpieczenia postanowienia o zabezpieczeniu, które wydał Trybunał Sprawiedliwości, ponieważ dotyczy ono zupełnie innej kategorii. Panie sędzio, bo będziemy musieli zaskończyć, a dla mnie rzecz jest zupełnie istotna. Ja rozumiem, że sąd podjął decyzję, bo mógł taką podjąć, bo nawet TSUE nie zabezpieczyło tego. Pytanie, czy jeżeli uznajemy zabezpieczenie, to nie uznajemy w ogóle kompetencji TSUE w rozstrzyganiu o polskim ustroju politycznym, że sam fakt uznawania tego zabezpieczenia, rozumiem, w tej sprawie nie zadziałało, bo zupełnie było nie do rzeczy. Nie spowoduje, że już uznaliśmy zwierzchność TSUE nad polskimi sądami, nad polskim wymiarem sprawiedliwości, nad polskimi reformami. A co do tego, że per analogia może się okazać, czy poprzez skutek pośredni może się okazać, że jakiś sąd czy jakiś sędzia będzie wątpliwy w swoim orzekaniu, bo na przykład jest niedobra decyzja polityczna, czy niedobry ustrój sądowy, no to najlepiej TSUE niech nam zabezpieczy demokrację, ponieważ to jest bezpośredni skutek tego, że się odbywają w Polsce reformy sądownictwa. No ludzie wybrali nie tak, jakby TSUE i Unia Europejska chciała, i w związku z tym mamy reformę sądownictwa. Więc w trybie zabezpieczenia powinni nam zakazać wyborów, no bo po prostu Polacy jakoś fatalnie wybierają. Ja się boję takiej sytuacji i ja po prostu jako obywatel nie chcę, żeby jakiś pan z sądu, którego ja nie znam, obcego państwa, mi mówił, jak ja mam wybierać i jak polskie życie polityczne, jak polski ustrój ma wyglądać. Ja się na to nie decydowałem, głosując za wejściem do Unii Europejskiej, i nikt z nas się na to nie decydował. To akurat jest fakt, że nikt z nas nie myślał o takim rozwoju wydarzeń. W związku z czym niewątpliwie pan redaktor zwraca uwagę na istotną kwestię, to znaczy funkcjonujemy w bardzo dynamicznym kontekście, również jeśli chodzi o rozwój Unii Europejskiej. I tutaj okazuje się, że wiele rzeczy, które wydawało nam się jeszcze jakiś czas, że wyglądają inaczej, po jakimś czasie zaczęły przybierać zupełnie inny kształt, ponieważ dynamiczny rozwój wydarzeń sprawił, że zapadały decyzje, w tym również, a może przede wszystkim decyzje orzecznicze w wykonaniu właśnie w Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które troszeczkę zmieniały krok po kroku oblicze tych zakres kompetencji w organów unijnych. W związku z czym rzeczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, w której nikt się nie spodziewał tego typu obrotu sprawy.
Ale z drugiej strony pan redaktor mówił o sądzie innego państwa. To nie jest do końca sąd innego państwa, to jest jednak organizacja, którą współtworzymy. I do lojalności, względem której organów i lojalnej współpracy się zobowiązywaliśmy. W związku z czym, przyznając rację, że rzeczywiście żyjemy, funkcjonujemy w takim bardzo dynamicznym kontekście i niestety w sytuacji, w której ten spór, który u nas w kraju panuje, będzie się przedłużał, kontynuował i zwłaszcza jeżeli jedna ze stron tego sporu, ta czy inna, będzie szukać wsparcia właśnie w organach, w ramach struktur w nie państw naszych krajowych, przewidywanych przez nasze krajowe państwo, prawo, ale no właśnie chociażby w Unii Europejskiej czy w Radzie Europy, to wówczas ta nasza suwerenność w tym nawet obszarze, w którym wydawało nam się, że jest nie do ruszenia, nie do ograniczenia, ona się zacznie jakoś kurczyć, ale w pewnym sensie, w cudzysłowie można powiedzieć, że na naszą własną prośbę, ponieważ to my Polacy takimi, a nie innymi działaniami będziemy inspirować wypowiedzi w naszych sprawach ze strony organów właśnie ponadnarodowych czy międzynarodowych. I rzeczywiście to ponowoczesne rozmywanie suwerenności państwa narodowego będzie kontynuowane. To są sprawy no, złożone, ponieważ musimy wymagają... niestety już kończyć. Panie sędzio, ja jestem panu wdzięczny za ten wykład o suwerenności i niepodległości. Ja chcę tylko powiedzieć, że ten Polak, który prowadził dzisiaj program, który pana zaprosił, jest absolutnie przeciwny ograniczaniu polskiej suwerenności, a już na pewno temu, żeby bez demokratycznej decyzji społeczeństwa odbierać nam prawo do rzetelnych sądów i takich sądów, których sędziowie nie będą kradli, nie będą nadużywali prawa, których nie będą nadzwyczajną kastą. I my byśmy bardzo chcieli po prostu sądów, które stosują prawo bez kontekstów. I to jest moja prośba do pana również jako nowego w tym sądzie, znaczy nowego w tym sensie, że w nowych władzach sądu rzecznik to też wielka władza, a był pan przecież pełniącym obowiązki. I myślę, że mój głos wcale nie różni się od głosów milionów Polaków, którzy wielkie nadzieje pokładają na to, że żaden kontekst nie przesłoni demokratycznych wyborów i bezwzględnego stosowania prawa. Bardzo panu dziękuję. Aleksander Stepkowski, rzecznik Sądu Najwyższego, był moim gościem. Dziękuję panie redaktorze. A za chwilę zapraszam po przerwie na rozmowę z Tomaszem Duklanowskim o niebywałej aferze dotyczącej wynajmowania przez senatora Platformy, którego sąd wypuścił no, mieszkania na specyficzne usługi. No, posłuchamy.